witam wszystkich na kanale Iron Motovlog. Dzisiaj, jak widzicie, przede mną pomykają sobie dwa motocykle. No może teraz drugiego nie widać, ale już prawie widać. Kolarze, wszystko jest. Lecimy sobie na dobrą sprawę na cztery motocykle. Przede mną są dwa Romety RTR 125 pojemność, za mną Yamaha MT-09, o ile dobrze pamiętam. Także dwie 125, dwie większe pojemności. Lecimy sobie do Sulejowa małą ekipą, bez interkomów. Dlatego też postanowiłem, że co nieco tutaj sobie pogadam, jadąc z tymi zacnymi motocyklistami, bo nieważna jest pojemność, i to chciałbym powiedzieć tutaj, bo w internecie pojawiają się różne filmiki, dużo osób mówi o jakiejś dyskryminacji 125, o tym, że ktoś się nabija z motocykli 125. Otóż ja w moim otoczeniu nic takiego nie zaobserwowałem. Nie ma coś takiego w ogóle miejsca. Jeżeli Yamaha MT-09 może sobie na równi jeździć z Rometami RCR 125 i nie mieć z tym problemu, to w moim gronie i w mojej opinii nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja motocykli 125, bo to, że teraz jedziemy tutaj w cztery motocykle, jest tego świadectwem. I zarówno 125, czy to chińskie, czy inne, czy wszystkie inne motocykle mają swoje plusy i minusy. Chłopaki cisną. 90 RCR poleci. Nawet widzę trochę. O. Z górki może trochę szybciej. No, stówka. Stówka jest. Także to jest dowód na to, że Romeciki setkę polecą, RCR-y mimo że ciężkie. Ile tam mieliście? 100! Ile tam była? Setka! Testujemy wydechy. Miód dla uszu przez 10 sekund, a później bębenki chcę wypierdolić. Światełeczka. Piękne tereny dookoła. Fajnie tutaj jest ta droga na Wolbusz z Łodzi, to zarąbiste krajobrazy.
pięknie, pachnie świniarnią. Tak się RCR-ek prezentuje. O to chodzi, o to chodzi. Tu jest jakaś opuszczona stacja, kurwa. Jak w jakichś takich tych amerykańskich filmach na pustyni. Strach zatankować, żeby cię ze skóry nie obdarli. No, idzie ten RCR. Pewnie tam go brachol piłuje teraz na maksa, ale no... Chociaż 80 to myślę, że jakiś przelot jeszcze jest na maksa. Jak go piłuje, to 90 z górki, stówka. Można sobie jechać. Pam, pam, pam. Wracamy sobie z baru u Łysego, gdzie wypiliśmy po piwie bezalkoholowym, tak zwany Lech Free. Tutaj kiedyś byłem pod namiotami. Zarąbiście było. No i lecimy sobie teraz na jakiś obiad do karczmy.